kategoria wagowa 63,5 kg, proszę Państwa. Mateusz Rajewski! Rajewski Team Płock, to jego klub. Mateusz Rajewski, 21-letni zawodnik. 7 walk stoczył zawodowych, 5 wygrał. To jego 8 walka. W amatorskich walkach 45 stoczonych, 40 zwycięstw. Mateusz Rajewski! Powitajmy Mateusza. Rajewski Team Płock. Mateusz Rajewski, niebieski narożnik. Proszę Państwa, w czerwonym narożniku za chwilę stanie zawodnik, który należy do niezwykle widowiskowych zawodników. On reprezentuje niezwykle widowiskowy styl walki. Niedawno dołączył do zawodowej grupy TSF Kickboxing Team. Jest wychowankiem klubu z Legionowa, Tajfun Legionowo. Zdobywca kilku tytułów mistrza Polski, ma na swoim koncie również Puchar Świata w formułach Full Contact, Low Kick. 20 lat, młody zawodnik, już niezwykle utalentowany. Powitajmy go bardzo serdecznie. To Iron! Iron! Janek! Iron Logic! Jan Logic, wychowanek Tajfuna Legionowo. Świeży, nowy nabytek zawodowej grupy TSF Kickboxing Team. Kategoria wagowa 63,5 kg. Proszę Państwa, przed nami walka, którą w ringu poprowadzi Janusz Wielgosz. 3 rundy po 3 minuty. Mateusz Rajewski, Jan Logic. Kiedy zastanawialiśmy się nad fight kartem tej gali, to mówiliśmy, że obiecujemy sobie po tej walce wiele, że to może być najlepszy pojedynek tu we Włocławku. Czy przebiją Adriana Heka i Jakuba Górnego? No mają na pewno nazwiska, które każą nam wierzyć w to, że to będzie prawdziwa kickbokserska wojna od pierwszych sekund pierwszej rundy. Rajewski, wielkie tradycje, Jan Logic. Ja tego chłopaka widziałem wielokrotnie i to jest czołg, 63-kilowy czołg. A poza tym to przecież wychowanek tego samego trenera, którego wychowankiem jesteś ty. Tak jest, Tomek Szczepaniuk, twórca sukcesów wielu czołowych zawodników taekwondo i kickboxingu. A z drugiej strony najmłodszy z klanu Rajewskich, Mateusz, aż nie chce mi się wierzyć, że ten najmłodszy ma już 21 lat, bo tych wszystkich chłopaków widywałem wtedy, kiedy mieli 14, 12, 11 lat i już byli trenowani przez swojego ojca Roberta, który oczywiście siedzi w narożniku. Logic bardzo mocno już zdecydował się na kopanie tego middle kicka pod prawy łokieć Rajewskiego. Team Rajewski znany jest z tego, że zawsze świetnie ułożeni technicznie, a zawsze świetnie przygotowani pod względem atletycznym. A musi Logic zachować naprawdę cały czas wysoki poziom koncentracji. A tu jest taka uwaga, skupienia, później króciutka eksplozja, wymiana ciosów. Który z nich zrobi błąd, a który ten błąd wykorzysta? Rajewski ma większy zasięg. No walcząc z Jankiem Logiciem, to trudno nie mieć większego zasięgu, bo chłopak nie ma nawet 170 cm. Sprytna akcja Rajewskiego. Najpierw powstrzymywał i dystansował lewym prostym, a później tą samą lewą ręką hakiem pod prawy łokieć. Lewy na lewy. Który dłuższy? Który szybszy? O, dłuższy Rajewskiego, tak, ale tutaj a setne sekundy mogą decydować o tym, kogo głowa odskoczy. Teraz świetnie wykończył swój atak Jan Logic. Kolany, proszę zobaczyć, jaka to jest szybkość. Ale dziwnego, to są zawodnicy ważący do 63,5 kg.
Mimo tej kategorii wagowej bardzo duża siła. Chyba u Lodzika większa. Trafi lewym sierpowym, teraz Jan Lodzik odpowiada od razu, nie chcąc pozostawiać miejsca na kolejne ataki. A Mateusz Rajewski prawy. Akcja za akcję, kopnięcie za kopnięcie. Nikt nie chce tutaj pokazać jakiejkolwiek przewagi jednego zawodników. Akcja na dwa, z jednej i z drugiej strony. Uderzenie, kopnięcie. Sprytnie Rajewski w tej chwili tym wewnętrznym kopnięciem i patrzymy na prawe udo lewej nogi, nie, na lewe udo nogi Lodzika od wewnętrznej strony. Już mocno zaczerwieniono tych kopnięć. To jest konsekwencja. Właśnie nie z zewnętrznej strony, tylko od wewnątrz kopie Rajewski. Przestawia rywala, to jest jedna rzecz, sprawia mu ból. A nie było otwartej wojny, ale to oczywiście wynika również z klasy zawodników, bo i Rajewski, i Lodzik to zawodnicy niezwykle utytułowani, a w sportach uderzanych, mimo młodego wieku, bo a pamiętajmy, że Rajewski 21 lat, Jan Lodzik 20. Oni tak naprawdę całą karierę sportową mają przed sobą, a już teraz reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom umiejętności. Tak, a każdy z nich ma już na koncie około 50 walk amatorskich. Janek Lodzik doskonale pokazał się podczas ostatniej gali, która miała miejsce w Warszawie, gdzie zwyciężył decyzją i to absolutnie bezdyskusyjnie Michała Królika, jednego z bardziej doświadczonych zawodników na polskim rynku w tej kategorii wagowej. Mateusz Rajewski kontra Jan Lodzik. No musimy wspomnieć, że Mateusz Rajewski, a starty w kickboxingu łączy również ze startami w MMA, bo klan Rajewskich mocno przebranżawia się ku wszechstylowej walce wręcz. Dwa zwycięstwa, jedna porażka na jego koncie. Lodzik atakuje. Miał możliwość zaatakowania lewym kolanem, ale dwa razy posłał prawy sierpę na głowę rywala. Tak, teraz trafił lewym. Rajewski znów wraca do lewego prostego. W pijatyce Lodzik będzie lepszy. Im walka będzie bliżej, tym zawodnik z Legionowa będzie miał więcej szans. Nie ma tutaj długich, nieprzemyślanych ataków. Wszystko jest absolutnie zaplanowane. Każda jedna akcja, każde uderzenie, przepuszczenie. Naprawdę wielka świadomość swoich umiejętności i umiejętności przeciwnika. A ze strony Lodzika i Rajewskiego. A świetnie teraz przepuścił do Rajewskiego. Przepuszczenie i natychmiast najgroźniejszy cios jest właśnie po przepuszczeniu akcji rywala. Rajewski jest lepiej ułożony technicznie. Bez wątpienia jest zawodnikiem walczącym bardziej klasycznie. Lodzik, no, z racji tego, że on musi zbliżać się do rywala, walczy troszeczkę nieszablonowo. Aż smagnął w tej chwili tą lewą nogą, a teraz lewą ręką, która przeszła środkiem między rękawicami Rajewskiego. Teraz sprytnie ze zmianą tempa, ze zmianą pozycji ruszył z tym prawym prostym Jan Lodzik. Ależ mocno, z jednej i z drugiej strony te kopnięcia. Rajewski w tej chwili przestał kopać ten wewnętrzny low kick. Nie wiem dlaczego to działało. A teraz chwilę mieliśmy, kiedy zawodnicy przyjęli wymianę. Kilka dobrych ciosów Lodzika. Próbuje odpowiedzieć Rajewski, stopując ataki zawodnika legendarskiego klubu Typhoon ciosami prostymi. Świetna akcja Lodzika. Wszedł i lewy rozpoczynający i low kick na koniec. Zablokowane wysokie kopnięcie. Trochę ludzi z Legionowa tu przyjechało chyba. Dobra autostrada z Warszawy. Kapitalna odpowiedź. Taka koncentracja włożona w każdy cios, aby nie zrobić tutaj błędu, aby niepotrzebnie nie odsłonić się, bo rywal natychmiast jest w stanie to wykorzystać. Widzimy lekko rozbity jeszcze prawy łuk brwiowy Jana Lodzika. To ostatnie 10 sekund, odpalamy panowie.
Kolejna dobra walka. A w ogóle zastanawiam się, czy my widzieliśmy tutaj słaby fragment. Ja nie mówię o słabej walce, bo takiej nie było, ale słabą rundę, słaby fragment walki. Jeszcze nie. Pamiętajmy, że cały czas idziemy w górę. Dwaj bracia Rajewscy i ojciec. Świetnie po przepuszczeniu, tym takim krótkim lewym sierpowym pokazał się Rajewski. Bardzo dobrze ułożony i w ataku, i w defensywie. Pamiętajmy, że on jest najmłodszy. Uczył się od Łukasza, od Sebastiana, od Roberta. On nie miał szans nie zostać kickbokserem. Czerwone rękawice Lodzik, niebieskie Rajewski. Ja podziwiam naprawdę tą klasykę Rajewskiego. To jest dla mnie taki idealny model kickboksera, człowieka ułożonego w każdym calu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest takie przewidywalne, że to jest czytelne, ale jeżeli ktoś tak myśli, to niech wchodzi do ringu z Rajewskim. Ja myślę, że z każdą sekundą tej trzeciej, ostatniej rundy Jan Lodzik będzie coraz więcej ryzykował. Ale w tej chwili Rajewski fenomenalnie zasugerował atak lewą ręką, a zostawił prawą. Teraz jak szybki był ten hak, jeszcze raz pod prawy łokieć. Poczuł. Prosto w wątrobę. To zabiera oddech. A teraz jeszcze lewy sierpowy. Arci go Rajewski tymi ciosami, ale Lodzik odpowiada, nie traci wiary. Ale chyba trochę traci siły. A jednocześnie, jaka to jest czysta walka. Tu nie ma przerw, tu nie ma klinczu. Oni chcą się bić, chcą walczyć. Dopiero w tej chwili zwróciłem uwagę, że jest sędzia w ogóle, a ringowy. No teraz musiał zainterweniować, przypomniał sobie, jakby wywołany do tablicy. A Rajewski konsekwentnie rozbija ten prawy łuk brwiowy Lodzika swoją lewą ręką. W każdej serii przynajmniej jeden cios albo kopnięcie kierowane jest właśnie tam. Świetna walka, potwierdzająca również to, że niższe kategorie wagowe, poniżej lekkiej, to jest naprawdę uczta dla oczu. Teraz na niskie kopnięcie Lodzika, świetna kontra Rajewskiego, długim prawym prostym. No i będzie się to powoli otwierało, ostatnie sekundy tej trzeciej rundy. Trzeba ruszyć, szczególnie Lodzik, który tutaj zdecydowanie więcej przyjmuje ciosów od swojego rywala. Ale fantastycznie Rajewski, znów taki balans, unik i po tym uniku hakę, lewy hak, a teraz lewy sierp. 10 sekund do końca tej walki. Ależ wymiana, ale dwa kopnięcia Rajewskiego, tylko jedno Lodzika. I znów po przepuszczeniu. I podkrótkowy, rewelacyjny. Ale bijatyka na koniec. Ależ seria Rajewskiego, to się musi podobać. Jesteśmy absolutnie zachwyceni tym, co dzieje się w ringu. Jan Lodzik i Mateusz Rajewski. Proszę, co tutaj się wyprawia? 17-letni Heke, 17-letni górny, dali kapitalny pokaz i umiejętności, i charakteru. A tutaj te umiejętności Rajewskiego, Lodzika plus charakter. A oni też mają 21, 20 lat. O czym my mówimy? Co tutaj będzie się wyprawiało na DSM Kickboxing Challenge za 5, 6 lat z takimi nazwiskami, z takim potencjałem? I jeszcze raz podkreślamy, naprawdę warto oglądać walki kogutów. Takich kiedyś nazwaliśmy od jednej kategorii wagowej. Niech piórkowcy, niech ludzie z muszej się nie obrażają, ale to jest fenomenalny pokaz szybkości,
połączone jednocześnie z rewelacyjną techniką. Siła nie ma tu takiego znaczenia jak w tych ciężkich kategoriach. Jan Lodzik i Mateusz Rajewski. Wielkie brawa, proszę Państwa, najpierw dla zawodników, bo naprawdę pokazali taki serducho w ringu, że naprawdę bardzo takiej walki, takiej fantastycznie dynamicznej, ale kategoria 63,5 kg ma to do siebie, że zawodnicy nas próbowali w ringu. Proszę Państwa, sędziowie i tym razem nie mieli wątpliwości, bo wynik 3-0, a zatem jednogłośnie wygrywa Jan Iron Lodzik! Janek Lodzik, który może być naprawdę wielką gwiazdą organizacji DSM.